Hej, hej, witajcie, z tej strony Oluch. W dzisiejszym materiale przeanalizujemy sobie dwie scenki, które pochodzą z 8 odcinka sezonu 4, czyli Queen Banana. Czyżby mielibyśmy do czynienia z filmem, w którym Chloe przebrana jest za bananowego kowboja? Na to wygląda. Oglądajcie ten materiał do końca. Moi drodzy, co takiego możemy zobaczyć na pierwszym ujęciu? Przede wszystkim waszą ulubienicę, czyli Zoe. Akurat cywilny wygląd Zoe nie był w sumie mocno pokazywany w samych zwiastunach, jakie ostatnio otrzymaliśmy, bo raptem tylko jedną scenę, w której faktycznie twarz była widoczna i prawie jej całe ciało, i o tę scenę mi chodzi. Sala artystyczna, Zoe razem z Marnet, Mylen, Alią, Niną i Tomasem. Akurat tutaj nie jest może w swoim normalnym wdzianku, tylko ma jakąś założoną koszulę, ale zawsze coś. Ta scena wystarczyła, by ludzie mogli stwierdzić i potwierdzić, że Zoe to faktycznie przesłodka postać. Jest jeszcze wygląd na Zoe w samym oficjalnym openingu, ale to tylko portret postaci. Jak już jesteśmy przy scenie, na której bohaterowie znajdują się w sali artystycznej razem z Tomasem, to w innych materiałach wspomniałem wam, że jeśli w samym odcinku Tomas będzie występował, plus do tego jeszcze scena z Nino trzymającego kamerę, to finalnie moglibyśmy stwierdzić, że sam odcinek będzie miał motyw filmowy. Pojawi się fabuła z kręceniem jakiegoś filmu. A co za tym idzie? Powód do akumizacji osoby w tytułowego złoczyńcę, a w tym przypadku będzie to Chloe. Jeśli tutaj widzimy uśmiechniętą Zoe w stronę kamery trzymającą klaps filmowy, na którym możemy również zauważyć napis scena 9, to faktycznie mamy motyw filmowy, w którym bohaterowie kręcą jakiś film. A jaki? Przekonajmy się. Przejdźmy teraz do pełnej drugiej scenki z tego krótkiego fragmentu, na którym to w całej okazałości prezentuje się bohaterka nadchodzącej produkcji filmowej. Chloe Bourgeois jako najwspanialsza królowa pszczół, a raczej najwspanialsza bananowa kowbojka? Wiecie, ja rozumiem, że Chloe nie będzie już posiadaczką Miraculum Pszczoły, nie darzy sympatią Biedronki i tak dalej, ale czy ona teraz chce zostać jakimś super bohaterem pokroju pana Damoklesa? Oczywiście nie ujmując tutaj Dyrciowi i jego mega fajnemu kostiumowi pana Sowy, ale Chloe, kim ty do jasnej ciasnej jesteś? I w ogóle, co tutaj się dzieje na tym planie filmowym? Czyżby mielibyśmy do czynienia ze scenariuszem autorstwa Chloe, a w samym filmie główna bohaterka, bananowa kowbojka, zemści się na wszystkich i za wszystkie przykrości, jakie ją spotkały, wymierzy w nich bananem sprawiedliwości i tak to się zakończy? Wszyscy będą leżeć bez ruchu, bezradni, bez nadziei, bez nadchodzącej pomocy, bo jak możecie zauważyć, Marnet też tam się znalazła. A co to oznacza? A oznacza to, że Biedronka nie będzie mogła im pomóc. Ej, ale przecież jest jeszcze Adrien i czarny kot. Go tam akurat nie ma i byłby w stanie przyjść potrzebującym na ratunek, prawda? A, wiecie. Teraz tak sobie pomyślę, to według ludzi czarny kot jest pomijany przez twórców, stawiany na drugi plan, więc on chyba też nie pomoże. Ale bez żartów i bez nabijania się z czarnego kota, bo ja go bardzo lubię. Naprawdę. Faktycznie, bohaterowie kręcą jakiś film, w którym Chloe zapewne będzie główną bohaterką, albo i głównym złoczyńcą, coś takiego, jest to początek sceny, więc coś tutaj zapewne może się wydarzyć. Nie wiemy, jak wyglądała poprzednia scena, w której do tego wszystkiego doszło, ale może być ciekawie i zabawnie. Ale wracając do samej Chloe, bo to ona przecież jest tutaj gwiazdą, jak mógłbym o niej zapomnieć? Moi drodzy, wiele osób uważa, że Chloe podoba im się w rozpuszczonych włosach. Owszem, wygląda ładnie inaczej niż zwykle, bo ciągle widywaliśmy ją w spiętych włosach. Nie wiem, czy pamiętacie ten obrazek z jeszcze niedokończonego odcinka, ale tutaj mamy zdziwioną Chloe, też w rozpuszczonych włosach. Zapewne może być to scena już po nakręceniu tego całego filmu, albo coś musiało te nagrywki przerwać i Chloe zostałaby wtedy zaakumizowana. Jej strój w strój złoczyńcy bardzo mocno przypomina jej fejkowy strój Queen Bee. Owszem, bo jak możemy zauważyć, albo już zauważyliśmy, Chloe faktycznie jest w tym stroju, jest w ten strój przebrana, ale do tej całej aranżacji dodano parę dodatków. Na pewno, tak jak wcześniej wspomniałem, kowbojski kapelusz koloru zielonego z bananem na przocie. Na korpusie chyba ma taką malutką pelerynkę albo taką szatę, nie wiem jak to nazwać, ale chyba wiecie o co mi chodzi, też oczywiście koloru żółtego. Krótka spódniczka również koloru żółtego, bo czemu by nie, chociaż ten tutaj jest trochę lekko wyblakły. Na biodrach mamy pas z nabojami i nie wiem, czy dobrze widzę, ale tymi nabojami są chyba banany.
Tak, dobrze słyszeliście, banany jako naboje. Tego jeszcze nie grali, chociaż tutaj grają w tym właśnie filmie bananowa kowbojka pełną parą. No i ostatni dodatek do jej nowego, że tak powiem, imidżu, to buty kowbojskie ze wzorami też koloru żółtego. No kto by się mógł tego spodziewać? No moi drodzy, nie wiem czy to mogę powiedzieć, ale Chloe chyba inspirowała się nowym wyglądem Władcy Ciem. Ten to wiadomo, fuzja Miraculum Pawia i Motyla i mamy Shadow Moth. Natomiast tutaj, tutaj chyba prawdopodobnie fuzja wyimaginowanego przez Chloe Miraculum Pszczoły w fejkowym stroju Queen Bee i samego Banana. I co wychodzi? No to co widzicie na ekranie, bananowa królowa. Ciekawe, chyba najlepsza fuzja kiedykolwiek została pokazana w Miraculum. Gabrielu Agreście, bananowa kowbojka, wygrywa. W każdym razie, patrząc na te zdjęcie, odcinek Queen Banana zapewne będzie bardzo ciekawym i śmiesznym odcinkiem, jeśli chodzi o takie tło fabularne, tylko zastanawia mnie, o czym ten film faktycznie będzie, ale patrząc na to, co się tutaj będzie działo, no moi drodzy, będzie grubo i chyba szykuje nam się jakaś hollywoodzka produkcja. I można również powiedzieć, że w tym odcinku dużą rolę będą odgrywać siostry przyrodnie, czyli Zoe i Chloe. Nie wiem, czy ktoś jeszcze o tej informacji nie wie, ale tak, Zoe i Chloe to przyrodnie siostry. Polecam obejrzeć mój inny materiał na ten temat. A dlaczego uważam, że odcinek będzie wręcz tymi postaciami przepełniony? A dlatego, że mamy w końcu Chloe, która pojawia się na o wiele dłużej i jak widać będzie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ten film, jak i bohaterowie tam nagrywają, więc będzie jej bardzo dużo na ekranie. Plus do tego, że w tym odcinku to ona zostanie zaakumizowana w tytułowego złoczyńcę, czyli Queen Banana. A co z Zoe? A no to wiadomo, ona również będzie zaangażowana w nagrywki tej produkcji, będzie pojawiać się na ekranie razem z innymi bohaterami, więc również będziemy widzieć jej relacje z Chloe. Plus do tego, jak wiemy, zostanie ona nową posiadaczką Miraculum Pszczoły, czyli Vesperio. Ona sama również zadebiutuje w 7. odcinku, czyli przed odcinkiem Queen Banana, który z pewnością będzie zawierał, coś mi się zdaje, że gorsze emocje na drodze relacji Zoe i Chloe, ale tutaj chyba się to w jakimś stopniu zmieni. Ale jak będzie, to się okaże, wiem jedno, nowy superbohater, czyli bananowa kowbojka nadchodzi. A może to super złoczyńca? Cholera wie. 8. odcinek, czyli Queen Banana, może zostać wyemitowany 5 maja o godzinie 0:30 czasu polskiego na brazylijskim kanale Glob. Ale czy tak faktycznie będzie, to dowiemy się podobno już 28 kwietnia, kiedy Glob będzie emitował odcinek Gang of Secret. Jak coś, będę informował. Łapa w górę, jak wytrwaliście do końca i subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem. Nasz cel to 250 000. Dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Bye bye.